pierwszej połowie lipca w Game Passie pojawiły się Dzikie Planety, Kanciastoporte Gąbki i nie tylko. Przejdźmy więc od razu do rzeczy i podsumujmy wszystkie nowości. Cricket 24 trafił do Game Passa. Nieźle, co? Najnowsza odsłona tej sportowej serii symulatorów obiecuje graczom najbardziej realistyczną symulację krykieta w historii gier, co mogłoby okazać się odrobinę naciągane, gdyby nie to, że sama gra doskonale to potwierdza. Tytuł zawiera ponad 300 graczy z pełną fotogrametrią, a także szereg w pełni licencjonowanych turniejów, w których gracze mogą rywalizować, oraz rozbudowany tryb kariery, który pozwoli Wam przejść od świeżo upieczonego debiutanta do światowej supergwiazdy. Dzięki Smart Delivery i cross-platformowemu multiplayerowi, Cricket 24 gwarantuje też, że jest grą dla wszystkich. W przeciwnym razie nie byłby to krykiet. 16 lipca do Game Passowego stada dołączyła gra, która z pewnością przypadnie do gustu zarówno graczom kooperacyjnym, jak i fanom latających stworzeń – Flock. Ta wspaniała gra została wydana przez firmę Annapurna. Jeśli kojarzycie tę nazwę, to dlatego, że dali nam już takie tytuły jak Stray, Artful Escape i Cocoon, więc wiecie, że czeka nas kawał dobrej produkcji. Flock pozwala opiekować się własnym stadem przedziwnych, ale i wspaniałych zwierząt jako latający pasterz. Ogólnie rzecz biorąc, jest to całkiem niezła fucha. Możemy podróżować do wielu pięknych miejsc i poznawać ciekawych ludzi w trybie kooperacji online dla maksymalnie 4 graczy. I choć nie jestem do końca pewien, jakie jest za to wynagrodzenie, to z wełny zwierząt z naszego statka można zrobić skarpetki, czapki, swetry i wiele innych mięciutkich przedmiotów, które można zatrzymać dla siebie lub podarować przyjaciołom. Już teraz gracze mogą udać się w podróż na Savage Planet, ale nie martwcie się, to tylko nazwa. Planeta wcale nie jest taka dzika. Co innego zwierzęta, które tam żyją. Od ptaków w kształcie piłki po dziwaczne rośliny. Ta pierwszoosobowa przygoda aż roi się od dziwnych form życia, z których większość bardzo chciałaby, żebyście już nie żyli. Na szczęście macie do dyspozycji pistolet laserowy i mnóstwo innego futurystycznego sprzętu, a także drukarkę 3D, która może przekształcić zwykłe śmieci w różne przydatne rzeczy. A jeśli pożyjecie wystarczająco długo, by zbadać całą planetę, może nawet uda Wam się odkryć niektóre z jej najgłębszych, najmroczniejszych tajemnic. Warto więc spróbować. Magical Delicacy pojawiło się 16 lipca, by udowodnić, że Kiki nie jest jedyną czarownicą, która wie, jak dobrze radzić sobie w branży gastronomicznej. W tej pikselowej platformówce, która w dniu premiery trafiła do Game Passa, wcielimy się w aspirującą czarownicę. By udowodnić, że zasługujemy na spiczasty czarny kapelusz, będziemy musieli przeczesać otaczający nas świat w poszukiwaniu składników, a następnie wykorzystać je do wyczarowania rozmaitych kulinarnych przysmaków i czarodziejskich naparów. Elastyczny system gotowania w grze otwiera wiele kreatywnych możliwości, więc nie powinniście mieć problemów z przygotowaniem czegoś, co zadowoli każdą z intrygujących postaci w grze. Tylko nie przesadzajcie z żabimi oczami. W Neon White, które pojawiło się na konsoli Xbox i w Game Passie, niebo nie jest tym, czym było kiedyś. Właściwie w tym ultraszybkim FPS-ie niebo jest po prostu pełne demonów i to do Was należy ich wytępienie. Zbieranie kart dusz pomoże Wam wykonać to zadanie, dodając nowe umiejętności do Waszego arsenału, ale i tak będziecie musieli być szybcy i dokładni, jeśli chcecie zasłużyć na wieczne miejsce w niebie. W przerwach między szaleńczą, pełną likwidowania demonów akcją, będziecie mieli okazję poznać innych zabójców, którzy wydają się dziwnie znajomi. Co kryje się za tymi perłowymi wrotami? Pobierzcie Neon White z biblioteki Game Passa, by się tego dowiedzieć. Jeśli jednak wolicie spędzić lato spuszczając łomot swoim przyjaciołom w kawalkadzie chaotycznej kreskówkowej przemocy, to Nickelodeon All-Stars Brawl 2 jest grą zdecydowanie dla Was. Ta kontynuacja platformowej bijatyki z 2021 roku, która trafiła do Game Passa, jest większa i lepsza pod każdym względem. Walka została przebudowana, by nadać jej głębi, postacie zostały dopracowane, ich zestawy ruchów stały się bardziej wyraziste, a oprawa dźwiękowa została wzbogacona o pełny voice acting i kilka niezwykle satysfakcjonujących efektów dźwiękowych. Teraz, gdy SpongeBob komuś przydzwoni, na pewno to usłyszycie. Którą postać planujecie wybrać jako główną w All-Stars Brawl 2? Napiszcie nam o swoim faworycie w komentarzach. Doszło do morderstwa, a właściwie do całej serii morderstw w The Case of the Golden Idol, które debiutuje na konsoli Xbox i pojawiło się w Game Passie. Osadzona w XVIII wieku gra detektywistyczna wprowadza graczy w sprawę obejmującą 50 lat i 12 tajemniczych zgonów, które dotyczą tej samej rodziny arystokratów.
Czy skłonność do brutalnych morderstw jest cechą dziedziczną? Pytam dla około tuzina znajomych. Uważnie przeanalizujcie każde miejsce zbrodni i historię każdej osoby, a następnie wykorzystajcie swoje umiejętności detektywistyczne, by zdemaskować zabójców i ujawnić ich nikczemne plany. Wreszcie mamy idealną grę na letnie wakacje – Chia. Ta przygoda z otwartym światem przenosi graczy do skąpanego w słońcu raju, inspirowanego prawdziwym archipelagiem Nowej Kaledonii. To nadmorski sandbox, który można dowolnie eksplorować, żeglując po wodzie i wspinając się na wszystko w zasięgu wzroku. A żeby było jeszcze ciekawiej, macie unikalną umiejętność Soul Jump, która pozwala Wam przejąć kontrolę nad dowolnym napotkanym zwierzęciem czy przedmiotem. Więc jeśli chcecie spędzić to lato jako stonoga, żółw morski lub zużyta stara opona, koniecznie sprawdźcie Chia. Wszystkie te świetne tytuły i wiele innych trafia do Game Passa w tym miesiącu. By dowiedzieć się o pozostałych produkcjach, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!